Witaj w podcaście Tomasza Guzika, Marketing i Sprzedaż. To podcast dla wszystkich, którzy na co dzień prowadzą działania reklamowe i sprzedażowe w internecie. Dowiesz się, jak wykorzystać social media i narzędzia z zakresu marketingu internetowego do podnoszenia sprzedaży w Twoim biznesie. Dowiesz się, jak optymalizować sprzedaż w branży e-commerce, czym jest budowanie lejków sprzedażowych i marketing automation. W tej audycji Tomasz i jego goście opowiedzą o skomplikowanych procesach i narzędziach w prosty i zrozumiały sposób, tak by każdy mógł skutecznie wdrażać lekcje zawarte w cotygodniowych odcinkach. Dzięki, że tu jesteś, to nie będzie stracony czas. Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Guzik, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci m.in. o tym, jak wystartować ze swoim biznesem w internecie. Zaczynamy. Jak to było u mnie? Jak to było w przypadku firmy Social Business, którą prowadzę ze swoim wspólnikiem Piotrem? Zaczęło się wszystko od tego, że interesowaliśmy się różnego rodzaju programami partnerskimi, zarabianiem online, e-commerce'ami, różnego rodzaju działaniami, które są w stanie funkcjonować w oderwaniu od naszego czasu. Czyli nasz biznes rozwinięty zarabia, ale nie musimy w, tego, w to wszystko wkładać pracy fizycznej, czyli możemy pracować za biurkiem. A dodatkowo jesteśmy w stanie w krótkim przedziale czasowym generować większe zyski niż w przypadku pracy etatowej. I to zaczęliśmy się po prostu interesować, mając tam 20 kilka lat, i z czasem ewoluowało to w kierunku agencji reklamowej. Dzisiaj zajmujemy się marketingiem, reklamą, adsami, e-commerceami, prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. I w tym odcinku chcę skupić się na takich fundamentalnych aspektach, przez które musiałem ja przejść aby dzisiaj prowadzić działania reklamowe dla zewnętrznych firm, dla firm większych, dużo, znacznie niż moja, posiadających personel działy marketingu kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset pracowników. I te firmy potrzebują delegować pewne, pewne działania marketingowe. Dlaczego to robią nie wszystkie firmy? Stać na specjalny dział marketingu, a nawet jeżeli ich stać, nie zawsze stać ich na specjalistów i wolą pewne rzeczy delegować agencjom reklamowym, takim jak moja. Po prostu chcą zająć się tym, nad czym znają się najlepiej, a działania reklamowe, promocyjne, sprzedażowe chcą, chcą delegować do zewnętrznych firm. E, ok, fundamenty. Co ja bym zaczął robić, gdybym cofnął się o te kilka lat, kiedy zaczynałem od całkowitego zera i po prostu marzyło mi się pracować zdalnie w domu, od czego bym zaczął? Na pewno bardzo ważną, fundamentalną sprawą jest nauczenia się podstaw grafiki. Bardzo długi czas blokowało mnie to, że ja tworzyłem jakieś posty, nawet fajne, ciekawe teksty potrafiłem pisać, ale tworzyłem bardzo brzydkie grafiki. Do dzisiaj nie jestem jakimś ekspertem odtworzenia grafik, bo wizualnie cały czas z roku na rok widzę progres widzę, że się to wszystko poprawia ale brakuje mi takiego zmysłu estetycznego, ale mimo wszystko, jeżeli nie potrafisz robić prostych grafik, to nie ruszysz z miejsca będziesz pisać ciekawe teksty, ale uwierz mi, delegowanie jakichkolwiek czynności z zakresu marketingu, sprzedaży na początku dla malutkich firm dla malutkich freelancerów jest tym problem ze względu na olbrzymie koszta Owszem, możemy znaleźć jakiegoś gimnazjalistę, już dzisiaj nawet nie ma gimnazjum, licealistę. Możemy znaleźć takie osoby, które będą dla nas pracować za bardzo małe pieniądze lub zlecać gdzieś na Fiverrze czy jakichś tam odpowiednikach polskich, ale zazwyczaj wy wychodzi to wszystko drogo, jest to nieopłacalne, nierentowne. Musisz to na samym początku robić sam, dopóki twoja firma nie urośnie. Ok, czyli naucz się podstaw grafiki. Ja nie mówię ci, żebyś od razu atakował Photoshopa, bo Photoshop dla osoby początkującej może być ścianą nie do przejścia. Mimo wszystko, jeżeli jesteś osobą kompletnie nietechniczną, rzucisz się na głęboką wodę, no to jest kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset godzin, żeby dojść do bardzo fajnych efektów w Photoshopie. Po prostu ten program ma dużo funkcji zbędnych na początku, których po prostu nie wykorzystasz. Będzie mnogość tych wszystkich różnych możliwości, które daje to narzędzie, a nie wykorzystasz tego. Najlepszą alternatywą na sam początek są jakieś kreatory online w przeglądarce. Ja do dzisiaj w działaniach reklamowych wykorzystuję tego typu kreatory. Coś tam Photoshopa ruszamy, ale głównie pracujemy na na kreatorach online ze względu na dużą, potężną bazę szablonów fajnych, które można gdzieś tam spokojnie sobie edytować, modyfikować i wykorzystywać komercyjnie. Z takich kreatorów online mamy bezpłatną kanwę, bardzo popularną w Polsce i na świecie. Mi kanwa nie przypadła do gustu, troszkę te szablony mi się nie podobają, ma bardzo dużo funkcji, ogromną tą popularność, support i tak dalej, ale ja korzystam z narzędzia snappa.com, przez dwa py w środku, snappa.com mam wykupione premium 40, 450 zł na rok. E, tam są bardzo fajne szablony pod social media, pod strony internetowe. Warto z tego korzystać. Jest też wersja bezpłatna do 5 grafik miesięcznie, możemy sobie to sprawdzić i wykorzystać. E, jeśli chodzi o wycinanie postaci, przedmiotów, tła, ja korzystam z też kreatora online, który nazywa się rimów.backgrantremowe.bg. Dzięki temu, metodą drag and drop, bardzo prosto, z pulpitu przeciągniemy sobie zdjęcie i wytniemy postać lub przedmiot, i możemy te grafiki wykorzystywać komercyjnie. Są pobierane w bardzo fajnej rozdzielczości. Myślę, że na sam początek w zupełności ci to wystarczy. Są jeszcze takie aplikacje jak Glorify. Niedawno ma, prowadzą betę, można kupić za bodajże. 97 dolarów w wersję Unlimited dożywotnio z wszystkimi funkcjami. Myślę, że to narzędzie się będzie bardzo rozwijać w przyszłości i może wyprzeć nawet canvy.com, ale zobaczymy. W każdym bądź razie, kreatorów jest bardzo dużo. Zacznij sobie od kanwy i wycinaj sobie postacie z przedmioty z i baw się tymi szablonami. Nauczysz się tworzyć proste grafiki w przeciągu 2-3 dni. Jest tam mnóstwo szablonów pod względem też rozdzielczości na Facebookowe grupy, zdjęcia w tła, miniaturki na YouTube, na zdjęcia w bloga, korzystaj z tego. Nie szukaj gdzieś po internecie informacji, która grafika ile jaką ma mieć rozdzielczość, bo to wszystko jest w kreatorach online i automatycznie są te dane aktualizowane, grafiki do reklam, wszystko, wszystko znajdziesz w tych kreatorach. W kanwie w Snapie. To jest taki próg wejścia, żeby Twoje posty po prostu przykuwały większą uwagę. Fajne teksty, ale też fajne grafiki. Kolejną kwestią jest tworzenie stron internetowych. Nie uwierzysz, ile ja miałem fajnych, ciekawych pomysłów biznesowych, ale blokował mnie fakt, że nie potrafiłem zrobić strony internetowej. Zlecenie jakiejkolwiek strony to były często e, konkurencyjne. W tej chwili moje firmy wołały kilka tysięcy za projekty. Na które drobny jakiś tam freelancer na, na tamte czasy nie miał budżetu, żeby w ogóle sprawdzić, przetestować swój pomysł. Ja musiałbym wywalić na start 5000 złotych, gdzie ja tylko chciałem sprawdzić, czy ten pomysł ma rację bytu. Czyli to znowu jesteśmy, stoimy w miejscu i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć dalej, bo czegoś nie potrafimy, a koszty zlecania są zbyt wysokie. I znowu możemy skorzystać z gimnazji licealisty. Przepraszam, który rzeczywiście zrobi to za 200-300 zł, ale to nie będzie profesjonalne, to będzie miało braki, będziemy, nie będziemy często zadowoleni z tego projektu i, i, i ta, ta osoba nie stworzy takiego projektu, o jaki nam dokładnie chodziło. A jeżeli mamy kompetencje i sami potrafimy to robić, wyklikamy sobie dosłownie wszystko to, co potrzebujemy, czyli umiejętność tworzenia prostych stron na WordPressie. WordPress to jest najpopularniejszy. CMS do tworzenia stron internetowych, naucz się tworzyć landing page e i od tego zacznij. Naucz się tworzyć strony internetowe, naucz się robić grafiki na strony lub na social media. Później możesz iść w jakieś newslettery, boty, bardziej skomplikowane rzeczy, ale zacznij, fundamentem jest tworzenie takich prostych grafik. Nie muszą być nie wiadomo jakie, ale musisz mieć kompetencje tworzenia fajnych grafik i fajnych, fajnych stron internetowych. Bez tego nie ruszysz. Nie ruszysz po prostu do przodu, zdjęcia ze stoka ciągle wrzucać, to też jest nie, nie, nieprofesjonalne. Naucz się takich podstaw rzeczy. Kup sobie jakiś hosting, domenę za, za pierwszy rok za darmo lub tam za kilka złotych. To są bardzo niskie koszta, a będziesz w stanie na swoim hostingu postawić swoją pierwszą fajną stronę internetową. I tutaj już wskazówka, w jakim kierunku podążać. Jeżeli chcemy korzystać z WordPressa, z takich najprostszych rzeczy do nauczenia na tu i teraz, jeżeli nie chcesz zagłębiać się w tajniki programowania, kodowania, to skorzystaj z bezpłatnego Elementora. Elementor ma również wersję płatną, ale bezpłatna na samym początku w zupełności Ci wystarczy. Najpopularniejszym, może równie popularnym co Elementor motywem jest Divi Builder. Fantastyczny motyw z ogromną ilością rozszerzeń, motywów, fantastyczny support. Cały czas firma się rozwija i dodaje nowe funkcjonalności. Korzystając z, z płatnej wersji Elementora lub Divi, możesz sobie kupić dożywotnio, tam za bodajże 1000 zł. dożywotnio. Możesz tworzyć ładne, proste strony, sklepy internetowe. Wiele rzeczy jesteśmy tam w stanie po prostu wyklikać, eee, czyli Skup się na razie na podstawach. Ty nie wchodź w szczegóły. Ty musisz jak najszybciej stworzyć fundamenty, które pozwolą ci zarabiać pieniądze. Posiadając Divi, Elementora, swój hosting, będziesz w stanie już tworzyć strony komercyjne dla klientów, dla małych lokalnych firm i wołać za to, na przykład 2000 zł net, to za zlecenie. Już będziesz w stanie to robić. Dwie, trzy, cztery firmy w miesiącu obskoczysz, plus jakieś prowadzenie social media i nagle się okazuje, że E, zarabiasz bardzo przyzwoite pieniądze, dwu-, trzykrotne e, więcej niż wcześniej zarabiałeś na etacie. Czyli musisz, e, musisz się z tym zaznajomić. Warto jest również tworzyć, pozyskiwać klientów bezpłatnie za pomocą content marketingu. Czyli tak jak ja to robię, twórz posty, e, nagrywaj wideo na YouTube. Jeżeli nie lubisz wideo, to pisz artykuły na bloga być może interesują cię, interesują cię nagrania audio, to możesz opublikować podcasty. To również jest darmowe. To również możesz zrobić bezpłatnie za pomocą Anchora. Anchor jest to fantastyczne rozwiązanie, gdzie nie ma żadnej bariery wejścia w podcasty. Czyli twórz swoje podcasty i da się to nauczyć. Proste aplikacje do montażu dźwięku, ja praktycznie już w tej chwili lecę po najmniejszej linii oporu bo wiem ile czasu trwa montowanie jakiegoś kontentu, nagrywam wideo z ekranu, e, szybka obróbka raz, dwa, trzy w przeglądarce z użyciem Screencastify, które kosztuje 80 zł rocznie i nagrywam tutoriale e, nagrywam po prostu tutoriale e, tutoriale ze swojego ekranu dodatkowo UnHor e, również jest bezpłatny możesz nagrywać podcast Grafiki Hanwa, e, strony internetowe WordPress, możesz pis pisać i tworzyć posty Instagram, Facebook, LinkedIn. Koniecznie załóż LinkedIn, udzielaj się tam. Są bardzo fajne zasięgi, lepsze niż na Facebooku. E, warto, można tam poznać fantastyczne osoby, które na co dzień być może nie przebywają na Facebooku. E, z takich bardzo ważnych umiejętności, które też musisz zacząć się uczyć, jeżeli chcesz skalować biznes już w późniejszym etapie jest nauka Facebook Adsów, Google Adsów, ogólnie reklam sponsorowanych. Dla mnie na takim najbardziej wartościowymi kanałami komunikacji reklam sponsorowanych będzie Facebook, Google, ale też Google z naciskiem na YouTube. Jeżeli dobrze się czujesz w tworzeniu wideo, to na pewno korzystanie z YouTube Ads będzie, e będzie dla Ciebie kolejnym fantastycznym plusem, gdzie możesz rozwijać swoją firmę reklamy w YouTubie puszcza się z poziomu panelu Google, Ads, ponieważ YouTube należy do Google'a. Dobrze, może teraz troszkę uporządkujmy, aby ten podcast nie trwał nie wiadomo ile czasu, bo w tempie dzisiejszego życia ja wiem, że nie każdy jest w stanie siedzieć godzinę nad jakimś podcastem, prawda? Czyli przejdźmy do fundamentów. Zaczynasz dzisiaj od zera. Wpisujesz sobie cranwagon, uczysz się tworzyć proste grafiki na strony internetowe, na Facebooka, na Instagrama. Uczysz się tam dobierać różne rozdzielczości itd. Tak tak Następnie kupujesz sobie hosting, na przykład na hekko.com, to jest bardzo tani hosting, parę złotych miesięcznie, rocznie to wyjdzie kilkadziesiąt złotych rejestrujesz bezpłatną domenę. Zacznij być może, jeżeli nie masz pomysłu na nazwę firmy, imię, nazwisko.pl, tak jak mój blog tomaszguzik.pl, to będzie budowało ci wizerunek eksperta, będziesz budować markę osobistą. Czyli tomaszguzik.pl, ty słuchaczu, wybierz swoje imię, nazwisko.pl, e, zainstaluj na tą domenę WordPressa, jest na YouTube mnóstwo poradników. Możesz też sprawdzić mój YouTube, wpisując Tomasz Guzik w YouTube'a, i poszukasz tam jest mnóstwo tutoriali, zarówno z WordPress, jak, jak i reklam i tego typu tematów. Jeżeli Cię to po prostu interesuje i chcesz się rozwijać w tym temacie, koniecznie oglądaj każdy mój odcinek. Nie pomijaj, wszystko ci się może w przyszłości przydać. Możesz podkręcać jedynie prędkość, żeby jak najbardziej oszczędzać swój czas i być produktywnym. Czyli podkręcaj też, możesz sobie na prędkości 1,5 oglądać moje materiały, ale oglądaj naprawdę warto ponieważ dojdziesz do tej samej wiedzy, co ja, tylko po prostu szybciej, bo ta wiedza jest uporządkowana. Nie musisz nigdzie szukać, tylko masz wszystko w jednym miejscu. Jak mamy postawioną stronę internetową, mamy grafiki, być może naucz się proste sklepy internetowe z użyciem WordPressa, teraz tylko instalujemy wtyczkę, która się nazywa WooCommerce, to jest takie potężne rozszerzenie do WordPressa, dzięki któremu możemy tworzyć swoje pierwsze sklepy internetowe. Jeżeli to zrobimy... To należy ruszyć w naukę Facebook Adsów i Google Adsów, czyli tych systemów reklamowych. Jeżeli już jesteśmy w stanie kwestię techniczną ogarnąć, to możemy wziąć się za reklamę. Oczywiście, tego wszystkiego, jak ja to teraz mówię, wydaje się dużo i ja też poświęciłem kilka lat na naukę, na edukację, kilka godzin dziennie, praktycznie do nocy. Cisnąłem te tematy, uczyłem się, żeby dzisiaj mieć te kompetencje, ale trzeba od czegoś zacząć, powolutku, małymi krokami, aż czasem będziesz coraz lepszą osobą, będziesz większym ekspertem. Najważniejsze to jest umieć swój pomysł z głowy przenieść do praktyki, stworzyć prosty landing page, prostą kampanię reklamową i zacząć sprzedawać swoje pierwsze produkty. Każdy z nas jest ekspertem też, oprócz tam marketingów, czymś tam się interesuje, coś wie, każdy ma jakąś wiedzę, którą warto przekazać społeczeństwu, także nie martw się, że dzisiaj na razie niczego nie umiesz, ale zacznij od takich spraw, grafika, strony internetowe i później reklama tego, co wymyśliłeś, wymyśliłaś lub stworzyłeś, także... To są takie fundamenty rzeczy, od których bym zaczął, jeżeli bym się cofnął o kilka lat, czyli uczyłbym się jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej i szedł w te konkretne tematy, bo bardzo długi czas zaznaczam, ograniczało mnie fakt, że nie potrafiłem zrobić fajnej grafiki, dzięki temu moje posty miały mniejsze zasięgi, nie potrafiłem stworzyć sklepu internetowego, więc nie miałem jak generować sprzedaż. Mogłem jedynie gdzieś tam wysłać numer konta za jakąś płatność, ale to nie było to. Jak masz swój sklep internetowy, możesz podpiąć bramkę płatności, możesz robić mnóstwo różnych, rozmaitych rzeczy. A jeżeli interesują cię nowinki techniczne, to parę dni temu miała miejsce premiera mojego kursu: Jak stworzyć sklep internetowy na Messengerze, na platformie Messenger. Jest to dużo łatwiejsza opcja niż tak naprawdę stworzenie sklepu internetowego na e-commerce i jesteś w stanie, kupując ten kurs, po kilku godzinach już sprzedawać swoje produkty. Na cały świat, nie tylko do Polski, ale na cały świat. W tym kursie również pokazuję aspekty nie tylko techniczne, jak stworzyć taki sklep, ale też jak generować ruch na ten sklep i jak generować później sprzedaż z tego ruchu. Czyli masz e, od A do Z, prowadzę cię za drogę od momentu stworzenia takiego prostego sklepu, aż po zaawansowane opcje i po marketing takiego sklepu. Czyli jeżeli dopiero gdzieś zaczynasz, masz jakiś produkt i chcesz coś zacząć sprzedawać. Koniecznie wpadnij na kurs, jak stworzyć sklep na Messengerze. Wystarczy, że wpiszesz w przeglądarce kursy.tomaszguzik.pl. Powtórzę jeszcze raz: kursy.tomaszguzik.pl. Lub wchodząc w tomaszguzik.pl, zakładkę Kursy też znajdziesz, też dostaniesz się do mojej platformy ze szkoleniami online. Dobrze, na ten moment to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie, że zostałeś lub zostałaś ze mną do końca tego podcastu i widzimy się, już słyszymy się wkrótce, zależy czy oglądasz to na YouTube, czy na Spotify. Widzimy się wkrótce na kolejnych odcinkach. Dziękuję Ci serdecznie i pozdrawiam. Cześć!